Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych przygotowuje kolejną imprezę, kolejne spotkanie MDRT we współpracy z Europejską Akademią Planowania Finansowego. Na dzisiejszym spotkaniu występują już, co istotne i ważne, gwiazdy z Polski. Polscy mówcy, którzy zakwalifikowali się do MDRT, czyli są członkami okrągłego stołu miliona dolarów. Ta wspaniała organizacja, która od 80 lat istnieje już na świecie, zrzesza najlepszych i największych specjalistów w zakresie sprzedaży usług finansowych. Dzisiaj po raz czwarty konferencja MDRT w Polsce, a jej organizatorami jest Polska Izba Pośredników Finansowych i Ubezpieczeniowych i Europejska Akademia Planowania Finansowego. Gościem naszej konferencji jest Tony Gordon, światowej sławy agent ubezpieczeniowy, prezydent MDRT, autor książki Może być już tylko lepiej, która została właśnie niedawno przetłumaczona na język polski i będzie sprzedawana w Polsce również. Tony jest uczestnikiem obrad MDRT od lat 70. ubiegłego wieku. Ale jak sam opowiada, sukces nie był łatwy. Przez pierwsze 42 spotkania nie sprzedał nic. W drugim miesiącu 6 polis, ale wszystkie do końca miesiąca padły. W ciągu 2 lat miał kiepskie i marne sukcesy i zamierzał zaprzestać pracy agenta ubezpieczeniowego, ale miał taki problem, że nie mógł znaleźć nigdzie indziej żadnego innego zajęcia. Usłyszał o MDRT. Przekształcił to w pragnienie i cel. Chciał się zakwalifikować i od tej pory, od kilkudziesięciu lat już regularnie jest członkiem organizacji MDRT. MDRT to okrągły stół miliona dolarów. Ta nazwa o czymś mówi. Co to znaczy? To znaczy, że polscy uczestnicy tego stołu, którzy są mówcami na konferencji, są warci miliony dla naszych towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ generują takie obroty. Najniższa kwalifikacja to co najmniej 300 tysięcy złotych zebranej składki. Court of the Table to 900 tysięcy, a Top of the Table to 1 800 tysięcy, niecałe 2 miliony złotych. Ale to nie tylko osoby, które potrafią generować obroty dla towarzystwa ubezpieczeniowego. To również doskonali biznesmeni, którzy potrafią dobrze zarabiać. Osoby, które są na najniższym stopniu kwalifikacji, zarobiły co najmniej 150 tysięcy złotych w ciągu roku. To 12,5 tysiąca złotych średnio miesięcznie. Court of the Table to 450 tysięcy, czyli przychody średnio miesięcznie około 38 tysięcy złotych. A ci, którzy są na najwyższym stopniu kwalifikacji, Top of the Table, zarobili 900 tysięcy złotych w ciągu roku, czyli mają średnie przemiesięczne dochody w granicach 80 tysięcy złotych. Doszli do poziomu takich dochodów przez kilka lat rzetelnej pracy, obsługi klienta. To poziom, o którym wielu mogłoby marzyć, nawet na Zachodzie, ponieważ zarobki te sięgają 20 tysięcy euro. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że dzielą się nie tylko informacjami o tym, co zrobili, ale również opowiadają jak. Opowiadają o swojej drodze do sukcesu, opowiadają o tym, w jaki sposób udało im się wypracować tak wspaniałe możliwości na rynku. W jaki sposób dotarli do tych pozycji na topie, jak się zakwalifikowali. Co takiego innego robią w codziennej pracy, żeby klienci byli zadowoleni. Oprócz Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, organizatorem konferencji jest również EAFP, Europejska Akademia Planowania Finansowego. To pierwsza instytucja w Polsce, która uczy w zakresie doradztwa finansowego, a więc praktycznie nowego zawodu w Polsce. Ale nie tylko nauka nowego zawodu jest ważna. AFP, Europejska Akademia Planowania Finansowego, współtworzy i promuje również nowy kodeks etyki dla osób w branży finansowej. To szalenie istotne i ważne, żeby usługi w tej branży były etyczne i na wysokim poziomie. Za nami bogaty dzień, dużo wspaniałych mówców, dużo wystąpień. Kolejna impreza organizowana przez Polską Izbę. Panie prezesie, jak wygląda nasz sukces? Fantastycznie. Rzeczywiście jestem zachwycony, gdyż zarówno partnerzy, wszyscy uczestnicy są zadowoleni i deklarują chęć udziału w tych imprezach w kolejnych latach. Także na pewno będziemy to dalej organizować. Była to ciężka praca, przygotowanie, promocja, ale naprawdę warto, bo ta dawka energii i pomysłów na pewno starczy na długi czas dla wszystkich uczestników. Oprócz tego, że będą imprezy związane ze szkoleniami, czyli z mówcami, którzy są najlepszymi sprzedawcami w Polsce i na świecie już w tym wypadku, jakie jeszcze będą dodatkowe działania Izby?
W pierwszej kolejności będziemy dalej promowali kodeks etyki, tak aby lista sygnatariuszy objęła jak najliczniejszą rzeszę pośredników. Dzisiaj to już jest ponad 1700 osób z całej Polski, a kolejnym krokiem będą prace nad przygotowaniem rozwiązań dotyczących zachęt podatkowych, mocnych zachęt podatkowych do długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Wypada tylko gratulować sukcesu, panie prezesie, oby następne imprezy były też tak wspaniałe jak ta dzisiejsza i oczywiście, żeby wszystkie plany Izby pod przewodnictwem pana prezesa się spełniły. Dziękuję bardzo.